Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Łukasz Bożyk, pracuję na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW i będę miał dzisiaj przyjemność dla Was mówić o pewnym problemie współczesnej, ekstremalnej teorii grafów. Zanim zaczniemy, odnotujmy, że no, to jest nagranie, więc nie ma mnie z Wami na żywo, ale tym niemniej bardzo zachęcam Was do tego, abyście zadawali pytania w komentarzach, jeśli jakieś wątpliwości nas znajdą, to albo ja, albo właśnie regularni prowadzący na pewno postaram się bardzo szybko na nie odpowiedzieć. No a to, że jest nagrane, ma też dobre strony, mianowicie możecie albo przyspieszać, jak jest za nudno, albo, i gorąco do tego zachęcam, pauzować, jeśli coś jest niejasne albo nieoczywiste. Także jeśli macie dzisiaj więcej niż te 45 minut, to bardzo Was zachęcam, żeby przy każdym nieoczywistym przejściu albo jakimś pisaniu kolejnej równości sobie na chwilkę zapauzować i pomyśleć, jak Wy byście dokończyli to rozumowanie. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że oprócz tego nagrania, tego mini wykładu, w którym opowiem Wam o tej indukowalności, oszczędzając Was pewnych technicznych dowodów, pojawi się jeszcze drugie nagranie, w którym te techniczne dowody i pominięte rozumowania będę się starał opowiedzieć. Także jeśli temat Was zainteresuje i chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak zaprezentowane tutaj wyniki można udowadniać, to zapraszam do obejrzenia tego drugiego filmiku także. No i myślę, że możemy już przejść do rzeczy. Tak jak mówiłem, indukowalność grafów to jest pewien współczesny problem. Indukowalność to jest pewien parametr, który każdy graf ma, ale żeby nie było zbyt technicznie od początku, to co Wam dzisiaj zaproponuję, to takie porządne zrozumienie tej indukowalności dla jednego grafu, a tym naszym dzisiejszym bohaterem będzie ten graf. Będziemy go nazywać Wisienką. No i Wisienka, jak widać, ma dwie krawędzie i jedną antykrawędź, albo nie krawędź. To znaczy, to będzie dla nas każdy taki graf, który trzywierzchołkowy, że pomiędzy tymi trzema wierzchołkami widać dwie krawędzie, a jednej nie widać. A taki graf, w którym interesują nas też, które krawędzie są niewidoczne, nazywamy grafem indukowanym. To jest kawałek tego rdzenia słowa indukowalność, co być może wiecie. No i czego będziemy chcieli od naszych wisienek? Sprawa jest prosta, chcemy, żeby wisienek było jak najwięcej. Znaczy, mówiąc troszeczkę precyzyjnie, będziemy starać się szukać takich grafów, dużych grafów, w których tych wisienek, grafów wyglądających tak jak na obrazku, będzie jak najwięcej. To przyjrzyjmy się przykładom. Tak, od razu sobie oznaczmy, tak jak tutaj na górze, liczbę wisienek widocznych w grafie G, no, przez takiego hash. Raczej coś takiego to będzie liczba wisienek w grafie G. Do tego drugiego oznaczenia przejdę za moment. Czyli na przykład jak nasz graf G wygląda w taki sposób, czyli sam w sobie jest wisienką, no to ta liczba wisienek to jest po prostu 1. Natomiast jak wygląda tak, jak po prawej stronie, no to liczba wisienek jest równa, tutaj pauza, 0, prawda? No bo zobaczcie, że tutaj nie da się wskazać takich trzech wierzchołków, tak, żeby pomiędzy nimi były widoczne dwie krawędzie i jedna nie krawędź. Tak jak wskażemy te trzy wierzchołki, no to między nimi widać wszystkie trzy krawędzie, więc to nie jest wisienka. Nie jest też tak, że mamy trzy wisienki, taką, taką i taką. No tak jak mówiłem, w wisience musi brakować jednej krawędzi. Dobra? No to jeszcze, żeby się trochę rozgrzać, popatrzmy na przykładowe grafy czterowierzchołkowe. W grafie po lewej stronie liczba wisienek jest równa 2. A oto one, taka i taka. W grafie po środku liczba wisienek jest równa, tutaj może nie widać tak dobrze, też 2,
Mianowicie taka i taka jest. Tak, tutaj jest ta brakująca krawędź, którą możemy wcielić do wisienki razem z tym albo z tym wierzchołkiem. Tak, pozostałe trzy wierzchołki nie tworzą wisienek, tylko trójkąty. No i wreszcie po prawej stronie liczba wisienek jest równa aż 4. Zobaczcie tutaj, wszystko jedno, o którym wierzchołku zapomnimy, to co zostanie, zawsze będzie wisienką. Tak, takie trzy kolejne wierzchołki. No to każda trójka wierzchołków, ona nam tworzy wisienkę. Wisienki są 4. No i tak jak mówiłem wcześniej, my chcemy tych wisienek mieć jak najwięcej. Tak więc to, co nas interesuje, to taki graf o danej liczbie wierzchołków, w którym tych wisienek jest najwięcej jak się da. Tak, i taką liczbę wisienek maksymalną będziemy oznaczać właśnie w ten sposób. Tak, liczba wisienek w n wierzchołkowym grafie maksymalnym. Tak, czyli to jest maksimum po grafach n wierzchołkowych z liczby wisienek w takim grafie. No i nie rozważyliśmy tutaj co prawda wszystkich grafów, ale znaleźliśmy takie grafy, w których wszystko jest wisienką. Tak? Także możemy z całą pewnością stwierdzić, że w grafach trójwierzchołkowych liczba wisienek maksymalna no to jest 1. Tak? Wszystko, co się da, może być wisienką. I w grafach czterowierzchołkowych, zobaczcie, tutaj na przykładzie tego kwadratu czy cyklu czterowierzchołkowego widzimy, że też może się zdarzyć tak, że wszystko jest wisienką. Także wszystkie cztery trójki wierzchołków One wyglądają jak wisienka. Tak, nie potrzebujemy rozważać jednej grafy. No dobrze, no to popatrzmy, jak to jest dla jeszcze troszkę większej liczby wierzchołków. Czy to zawsze jest tak, że da się znaleźć taki sprytny graf, w którym na co nie spojrzymy, to zobaczymy wisienkę, czy to tylko tak przypadkiem wyszło dla tych dwóch małych wartości. To popatrzmy najpierw na grafy pięciowierzchołkowe. Tak, już widzieliśmy przykład, w którym tych wisienek było najwięcej, to był cykl, no to od razu sobie spójrzmy na cykl, zobaczmy, ile tych wisienek tutaj jest, no i wisienek w pięciokącie. No i jak popatrzymy na to przez chwilę, no to zobaczymy, że tych wisienek jest dokładnie 5, prawda, no bo ten środek wisienki możemy wybrać na jeden z pięciu sposobów, no a owocki to będą te dwa sąsiednie wierzchołki. Czyli tutaj zobaczcie, już nie jest tak, że wszystko jest wisienką. Tak? Jak wybierzemy na przykład takie trzy wierzchołki, to co zobaczymy, no to będzie jedna krawędź i dwie niekrawędzi. Będzie taka jakby antywisienka. Tak więc tutaj wszystkich możliwych wyborów trzech wierzchołków jest 10, i tylko 5 z nich to będzie wisienka. No to jest ich całkiem sporo, ale może da się więcej. Może da się tak jak ostatnio, żeby wszystko było wisienką. No to zastanówmy się, tak? Czy na pięciu wierzchołkach może się zdarzyć, że wszystko, tak, każdy trójwierzchołkowy podgraf jest wisienką. Pomyślmy przez chwilę. Pięciowierzchołkowy graf. No i co? Chcemy, żeby wszystko było wisienką, tak? Czyli na przykład jak popatrzę na te trzy wierzchołki, no to one powinny tworzyć wisienkę w jakiś sposób. No powiedzmy, że te dwa wierzchołki są niepołączone, a te są połączone. No to teraz jeśli chcielibyśmy, żeby wszystko było wisienką, to też musi być wisienka. No to znaczy, że te dwie krawędzie muszą być narysowane, no i że to też musi być wisienka. Tak? Tu ma swoją niekrawędź, więc te dwie krawędzie muszą być narysowane. No i tutaj już zobaczcie, jak w sudoku wszystko się nam wyznacza jednoznacznie, prawie że, bo prowadzi do sprzeczności. Tak? Tutaj mamy już dwie krawędzie i w związku z tym trzecia musi być nie krawędzią, żeby stworzyła wisienkę. Tutaj mamy już dwie krawędzie, trzecia musi być nie krawędzią, no i analogicznie na przykład tutaj. Tak, dwie krawędzie, trzecia musi być nie krawędzią. No i widzimy, że nie udało nam się zrobić tak, żeby wszystko było wisienką. Tak? Z tego założenia, że wszystko jest wisienką, no to doszliśmy jakby do sprzeczności, tak? No bo widzieliśmy, że to ma wyglądać jak graf, gdzie wszystko jest wisienką, a okazało się, że mamy tutaj taki antytrójkąt. Trzy parami połączone wierzchołki. No to
Nie da się, żeby wszystkie 10 trójek to były wisienki, ale zobaczcie to, co nam wyszło z tej próby konstrukcji. Pokazuje, że da się zrobić tak, żeby wszystkie trójki oprócz jednej to były wisienki. Tak więc tutaj w tym grafie, no tutaj będzie graf G, w tym grafie G wisienek jest aż 9. No i to jest też maksimum, prawda? No bo tak, jeszcze raz, ten graf jakby pokazał nam, że nie da się tak, żeby wszystkie trójki wierzchołków tworzyły wisienki, a z drugiej strony pokazał nam, że da się tak, żeby wszystkie poza jedną. Tak więc to z całą pewnością jest graf taki, którego szukamy, taki, który maksymalizuje liczbę wisienek. Tak? No i tych wisienek na 5 wierzchołkach wobec tego jest 9. Tak, no właśnie, tutaj było jeszcze takie sprytne rozumowanie, które tak powiedziało, że znowu nie musimy przeglądać wszystkich grafów pięciowierzchołkowych, żeby znaleźć ten optymalny, no bo udowodniliśmy, że nie da się, żeby wszystkie trójki to były wisienki, a z drugiej strony znaleźliśmy taki, gdzie prawie wszystkie trójki to są wisienki. No już dla 6 wierzchołków nie ma tak dobrze. Może tylko zarysuję wam taką heurystykę. Cykl znowu daje nam 6 wisienek. Wszystkich trójek wierzchołków spośród 6 jest 20, to 6 dwudziestych to jest mało, tak? 30%. Jak dołożymy do tego sześciokąta takie główne przekątne, to polecam samodzielnie zmierzyć się z zagadnieniem, ile tutaj wisienek można zobaczyć. No a jak już mamy swój typ, to możemy porównać. Otóż tutaj wisienek będzie aż 18. Mianowicie okaże się, że tylko tutaj i tutaj nie mamy wisienki, a we wszystkich pozostałych trójkach mamy. Swoją drogą, tutaj już możecie wiedzieć skądinąd, że na pewno nie uda nam się zrobić tak, żeby wszystkie trójki robiły wisienki, dlatego że na 6 wierzchołkach twierdzenie Ramseya mówi nam, że zawsze znajdzie się albo trójkąt, albo antytrójkąt. Tak? Albo takie 3 wierzchołki parami połączone, albo 3 parami niepołączone. No to skoro gdzieś będzie trójkąt albo antytrójkąt, to nie może być tak, że wszędzie będzie wisienka. Tak? Także tutaj można tego twierdzenia Ramseya użyć do takiego instant powiedzenia, że to nie będzie 100%, no, można się trochę pobawić jeszcze tym twierdzeniem albo dowodem, żeby zobaczyć, że tych trójkątów lub antytrójkątów zawsze muszą być co najmniej 2. No ale to już powiedzmy techniczne rozważania. W każdym razie okazuje się tutaj też, że to 18 to jest najwięcej, co da się wycisnąć na 6 wierzchołkach. Okej, okay. Nie będziemy iść dalej do 7, 8, 9, bo to nie miałoby dużo sensu, ale to, co chciałbym teraz jakoś tak zasygnalizować, zobaczcie, że tutaj mamy jakieś takie liczby, które są coraz większe, no bo grafy mamy coraz większe, no i one nam w zasadzie nominalnie niewiele mówią o tym, jak dobry jest nasz graf, jak zły. Tak? Jak słyszeliście, ja się zacząłem odnosić do tego, jaka część wszystkich tych trójek to są wisienki. Tak, że tutaj mamy 100%, tam 30%, 90% i tak dalej. I to jest właśnie sposób, w który chciałbym, żebyśmy od tej pory na tę wisienkowatość grafu patrzyli. To znaczy, wróćmy tutaj, określmy taką jakby gęstość wisienek w naszym grafie, okay? Czyli indukowana gęstość wisienki w grafie G, no to będzie tak właśnie, szansa na to, że jak spojrzymy na 3 wierzchołki, to zobaczymy wisienek. Tak? Czyli to będzie po prostu liczba wisienek w tym naszym grafie, podzielona przez liczbę wszystkich trójek wierzchołków. Liczba wszystkich trójek wierzchołków grafu o n wierzchołkach to jest n po 3. Tak? Jeśli zapis symbolu Newtona jest przerażający, to po pierwsze niech przestanie, a po drugie można zapauzować i sprawdzić, co to znaczy. No i analogicznie indukowana maksymalna gęstość wisienki w grafie n wierzchołkowym, tak? Czyli gęstość w tym grafie, gdzie tych wisienek siedzi najwięcej, no to to jest maksymalna liczba, jaką można zobaczyć w grafie n wierzchołkowym przez no właśnie n po 3.
I tutaj może zaznaczę na marginesie, że n po 3 możemy wyliczyć z powodzeniem z takiego rachunku. Jak w ogólności n po k istnieje taki zwarty wzór, który ma mnożenie i dzielenie, z którego ta liczba sposobów wyboru trzech spośród n elementów daje się wyliczyć. Także spokojnie możemy traktować to w tej chwili jako taką obliczeniową czarną skrzynkę. No dobrze, no to zobaczmy te pojęcia w akcji. Tak? Na przykład za n równego 3 zastanówmy się, jaka jest ta indukowana gęstość wisienki w tych poszczególnych grafach. No to w grafie pod tytułem wisienka 100%, tak? Trójek wierzchołków to są wisienki, a w grafie pod tytułem trójkąt 0%. To są wisienki, no więc maksymalna gęstość wisienek w grafie trzywierzchołkowym, no to jest 1%, 100% wszystkich. No i analogicznie tutaj, tak? Tutaj gęstość wisienek w tym grafie to jest 1/2, tak? 2 z 4 trójek to są wisienki, czyli mamy 50% szans na zobaczenie wisienki, jak spojrzymy na dowolne trzy wierzchołki. Tutaj analogicznie, no a tutaj to jest znowu 100%. Tak? Czyli maksymalnie spośród grafów czterowierzchołkowych też z całą pewnością wiemy, że znajdzie się taki graf, w którym na 100% zobaczymy wisienkę, jak spojrzymy na trzy wierzchołki. Dobra. No i teraz ten graf, który mamy po prawej stronie znowu, on mówi nam o tym, że dla n równego 5, na 5 wierzchołkach uda nam się zobaczyć co najmniej 90% wisienek. Tak, jeśli spojrzymy na ten graf i wylosujemy 3 wierzchołki, to 90% jest na wisienkę. No a myśmy przeszli już przez to rozumowanie, które mówiło, że nie da się tak, żeby wszystko było wisienką. Tak więc tutaj mamy, że indukowana gęstość wisienki na 5 wierzchołkach, no to jest właśnie 9, ta maksymalna wyciskana liczba na 5 wierzchołkach przez liczbę trójek na 5 wierzchołkach, czyli 9. Więc właśnie okazuje się, że na 6 wierzchołkach tego nie udowodniliśmy, ale zarysowałem wam, powiedziałem wam, że to nie będzie więcej. I rzeczywiście można udowodnić, że nie będzie. Na 6 wierzchołkach też będzie 18 z 20, tak, 20, czyli 3 z 6 i to też jest 90. Więc to, co na razie zobaczyliśmy dla wisienki kolejnych liczb wierzchołków w grafie, no to jest to, że na 3 wierzchołkach może być 100% wisienek, na 4 wierzchołkach też może być 100%, potem na 5 może być maksymalnie 90%, potem na 6 znowu maksymalnie 90%. No i to, co się okazuje, to okazuje się, że można udowodnić, że jak ta liczba wierzchołków w grafie nam rośnie, dobra, to patrzymy na 7, 8, 9 i tak dalej wierzchołkowe grafy, to ta maksymalna gęstość wisienki na pewno nie rośnie. Staje się coraz mniejsza, albo zostaje na tym samym poziomie. Tak, czyli na naszym przykładzie no 3 i 4 to było 100%, potem 5 i 6 mieliśmy 90%, no a potem można udowodnić, tak jak mówię, że to sobie jakoś tam maleje albo pozostaje równe, w każdym razie na pewno nie rośnie. No i ta własność, tak, że jak graf rośnie, to ta gęstość wisienek nie rośnie, jakoś tam maleje albo się stabilizuje, właśnie ona oznacza, że gdzieś tam ona się ustabilizuje na jakimś poziomie, jak n będzie bardzo, bardzo duży, jak mówimy, przy n dążącym do nieskończoności. Tak, wiemy, że ta indukowalność na pewno jest co najmniej 0%, tak, mniej niż 0% wisienek nie będzie. Wiemy, że maleje albo jest stałe, no więc z intuicji, ale też z ogólnej teorii takiej analitycznej w matematyce, to wynika, że to się gdzieś stabilizuje na jakimś nieujemnym poziomie. I ten właśnie nieujemny poziom, na którym się ta gęstość wisienek stabilizuje, tak, czyli napiszę, że jak patrzymy na gęstość wisienki w n wierzchołkowych grafach i n dąży do nieskończoności,
To właśnie taką liczbę nazywamy indukowalnością wisienki. Indukowalność. Czyli jeszcze raz, wyobraźcie sobie, że mamy zaprojektować bardzo, bardzo duży graf o takiej własności, że jak wylosujemy trzy wierzchołki, to z dużym prawdopodobieństwem to będzie wisienka. Taki jak najlepszy, tak żeby tych wisienek tam się działo jak najwięcej, jak najgęściej. No i indukowalność wisienki to jest właśnie ta najlepsza gęstość, jaką można wycisnąć w granicy. Największa możliwa gęstość wisienek w coraz większych grafach. Tak możemy o tym myśleć. Wiemy, że to na pewno nie będzie 100%. Tak na razie wiemy, że być może 90% i się tak stabilizuje do końca świata, a może mniej, może to w ogóle spada do zera. Tak? Im większe grafy, tym mniej tych wisienek można w ogóle wycisnąć. Tak? Nie można sobie zagwarantować, że stały procent z trójek wierzchołków to będą wisienki. Ale to, co jest kluczowe w tym właśnie, i to wynika z tego faktu, że ta indukowana gęstość jest nierosnąca, to, że jest jakiś poziom, na którym to się stabilizuje. No i ten właśnie parametr indukowalność, on został wprowadzony w 75 roku ubiegłego wieku. No od tamtej pory jest dla poszczególnych grafów i klas grafów studiowany do dziś. No i wydaje się, że to jest jakby jedna taka głupia liczba stowarzyszona z jakimś konkretnym grafem, ale okazuje się, zaraz pewnie coś więcej Wam o tym powiem, że to nie jest takie łatwe, żeby tę magiczną liczbę dla każdego grafu, tak, tę maksymalną indukowaną gęstość dokładnie wyznaczyć. No dobrze, no to wróćmy do naszej wisienki. Ona jest dzisiaj naszym ulubionym grafem. No i zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie podać jakieś dowolnie duże grafy, w których tych wisienek jest dużo. Tak, widzieliśmy już, że ich było całkiem sporo, jak nasz graf był cyklem. No to zastanówmy się, ile będzie takich wisienek w cyklu, który tym razem ma ogólną liczbę n wierzchołków. Taki cykl tradycyjnie oznacza się symbolem Cn. No i myślę, że chwilka namysłu przekona nas, że takich wisienek będzie dokładnie n. Tak, znowu każdy wierzchołek jest środkiem, tak, tym ogonkiem dokładnie jednej wisienki. No to co z tego wynika? Z tego wynika, że gęstość wisienki w takim cyklu n wierzchołkowym, no to jest n dzielone przez n po 3, tak? No bo tylko n spośród tej liczby trójek wierzchołków to będą wisienki. Rano, jak się to rozwinie z tego przytoczonego wcześniej wzoru, to powinno wyjść coś mniej więcej takiego. No i zobaczcie, no jest pewien problem, tak? Jak n się robi duże, 100, 1000, milion, to ten mianownik eksploduje, a licznik zostaje równy 6. Tak? Ta liczba, ten ułamek przy zwiększającym się n-ie, ona dąży do zera. No i jeszcze chwilka więcej namysłu, jak się popatrzy na taki cykl, utwierdza w tym przekonaniu. Zobaczcie, jak popatrzymy na taki bardzo duży cykl, to on ma całe mnóstwo nie krawędzi, no i tylko trochę krawędzi. Tak naprawdę ta gęstość krawędzi w tym grafie, ona znika. Szansa na to, że jak wylosujemy dwa wierzchołki, zobaczymy krawędź, no to ona nawet jest równa zero. Tak? Ta jakby łączna liczba par, które są połączone krawędzią, staje się zaniedbywalna w dużych grafach, no więc a co dopiero szansa na to, że zobaczymy dwie krawędzie na trzech wierzchołkach, czyli wisienki. Tak? Że to nam jakoś mówi, że ten graf, czy ta ogólna seria grafów, która ma dużą indukowaną gęstość, ona powinna być gęsta. W tym sensie, że tych krawędzi powinno być sporo, żeby dało się z nich te wisienki zmontować. Że to nam jeszcze nie daje jakiejś takiej ogólnej konstrukcji, w której tych wisienek jest dużo, w których ta gęstość jest dodatnia. No ale to możemy się zastanowić, ok, no to jak powinien wyglądać graf, żeby on miał dużo wisienek?
No i można mieć różne pomysły oczywiście, no ale taki pomysł, który wydaje mi się dość naturalny, no to niech to będzie taka wisienka, tylko duża. Taka napompowana wisienka, taka wisienka na sterydach. Tak, znaczy rozważmy taki graf, że w tym wypadku 3n wierzchołkowy, ten nasz graf będzie miał 3n wierzchołków, w którym są trzy grupy wierzchołków, tak, po n, każda. I te grupy między sobą są połączone w taki sposób, że między wierzchołkami tej grupy i tej są wszystkie możliwe krawędzie, między wierzchołkami tej grupy i tej są wszystkie możliwe krawędzie, a między wierzchołkami tej grupy i tej nie ma żadnych krawędzi. Oczywiście z daleka ten graf wygląda jak taka naprawdę napakowana wisienka, która ma dużo wierzchołków w każdym z tych swoich trzech uber wierzchołków. No to spróbujmy zastanowić się, ile tych wisienek czymś takim jest. No. No właśnie, ile tych wisienek czymś takim jest? No to zastanówmy się może tak. Jak w ogóle wygląda wisienka zanurzona w czymś takim? No ona może wyglądać tak tendencyjnie, jak żeśmy zbudowali tę konstrukcję, czyli być taka. Tak, mieć jeden wierzchołek tu, jeden tu, jeden tu, czyli liczba wisienek w tym grafie G to na pewno będzie, zobaczcie, takie wisienki, które mają jeden wierzchołek stąd, jeden stąd, jeden stąd. Takich wisienek jest n do trzeciej, prawda? Na n sposobów możemy wybrać wierzchołek stąd, niezależnie na n stąd i na n stąd. No i do tego możemy sobie dobrać... To może nie jest takie widoczne na pierwszy rzut oka, ale także takie wisienki, które mają owocki w jednej grupie, a ogonek w jakiejś z tych grup połączonych. Tak? Czyli na przykład takie, jak rysuję w tej chwili. No to tutaj już z rachunkami trzeba się trochę pobawić, no ale wydaje mi się, że to, co nam wyjdzie, to powinno być tak. 4, bo na tyle sposobów można sobie wybrać 2 plus 1 wzdłuż jakiegoś połączenia. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Tak, wybrać, której grupy pochodzą dwie wisienki, a z której jedna, dwa wierzchołki, a z której jeden wierzchołek. No potem z tej grupy, z której chcemy wziąć dwa wierzchołki, mamy wziąć dwa wierzchołki, no a z tej grupy, z której chcemy wziąć jeden wierzchołek, mamy wziąć jeden wierzchołek. Wydaje mi się, że to powinno być tyle. To spróbujmy to jakoś policzyć. Czyli to jest n sześcian plus 2n kwadrat plus n minus 1, czyli to jest 3n sześcian minus 2n kwadrat. Chyba jakoś tak. Dobra. Tak, albo po jednym wierzchołku z każdej grupy, albo dwa wierzchołki z jednej, jeden z drugiej i ustalenie, która grupa jest, która mamy na cztery sposoby. No dobra, a jaka będzie wobec tego gęstość wisienek w takiej turbo wisience? No to będzie to, co mamy na górze, tak? Czyli 3n sześcian minus 2n kwadrat. Dzielone przez łączną liczbę trójek wierzchołków w ogóle. No to tutaj już rachunki się wydają trochę skomplikowane. Spróbuję je jakoś możliwie bezboleśnie przeprowadzić. To jest tak 3n sześcian minus 2n kwadrat przez 3n razy 3n minus 1 razy 3n minus 2 przez 6, no to przy n dążącym do nieskończoności, jak się na to popatrzy przez chwilę, to będą 2/3. Zachęcam Was do tego, żeby się przekonać, że po przeliczeniach to powinny wyjść 2/3. W razie czego w materiale dodatkowym myślę, że to opowiem dokładniej. Natomiast rzeczywiście, jak popatrzymy na coraz większe n, no to się okaże, że ten ułamek staje się coraz bliższy ułamkowi 2/3
No i rzeczywiście istnieją matematyczne podstawy, żeby tak stwierdzić z całą pewnością. No dobra, zobaczcie, mamy jakiś przykład coraz dużej rodziny grafów, tak? Coraz większych grafów, które wyglądają jak takie napakowane wisienki, które świadczą o tym, że istnieją dowolnie duże grafy, w których ta indukowana gęstość wisienki to jest mniej więcej 2/3. Że 2/3 to jest coś, co na pewno jesteśmy w stanie sobie zagwarantować. Czyli nasza obecna wiedza na temat tej indukowalności wisienki w tym momencie, tak, czyli tej maksymalnej gęstości wisienek w dużych grafach, no to wiemy, że to na pewno jest co najmniej 2/3. No i wiemy, że to jest co najwyżej 0,9, no bo sobie udowodniliśmy, że na 5-6 wierzchołkach 0,9 to jest maksymalna osiągalna gęstość. No i mamy czarną skrzynkę, która mówi, że ono nigdy później nie wzrośnie. Tak, no więc jak będziemy jechać do nieskończoności, to na pewno powyżej 0,9 nie wskoczy. No ale no pozostaje pytanie, ile to jest dokładnie. Tak. Możemy albo próbować lepiej oszacować z góry, albo podać jakąś jeszcze sprytniejszą konstrukcję, która to lepiej oszacuje z dołu. Tak, że w granicy to da się zobaczyć więcej niż 2/3. Tak, na przykład właśnie może 0,9 da się jakąś taką sprytny graf zbudować, który jest bardzo, bardzo duży i ma tę gęstość 90%. No okazuje się, że prawdziwa wartość jest różna od każdej z tych dwóch. Tutaj myślę, że dobry moment, jeśli ktoś ma czas, żeby sobie zapoznać i poszukać przykładu grafu, w którym tych wisienek jest jeszcze więcej niż w takiej napakowanej wisience. No ja taki przykład wam pokażę za 3, 2, 1 tutaj. Okazuje się, że jak weźmiemy graf taki jak na obrazku, się nazywa zbalansowany graf pełny dwudzielny, oznacza w ten sposób, tak, polegający na tym, że mamy grupę n wierzchołków, które się nawzajem nie znają, drugą grupę n wierzchołków, które się nawzajem nie znają i wszystkie połączenia między nimi. Tak, to jest graf 2n wierzchołkowy, to tutaj ta gęstość wisienek będzie większa niż takiej napakowanej wisience. To policzmy. Liczba wisienek w tym grafie G, no to jest, no właśnie już żeśmy coś takiego robili wcześniej, tak? Bierzemy, żeby zobaczyć wisienkę, no to musimy wziąć 2 wierzchołki z jednej strony i 3 wierzchołek z drugiej. Tak, nie możemy wziąć 3 wierzchołków z tej samej strony, bo one tworzą antytrójkąt. No dobra, no to co, na 2 sposoby możemy wybrać stronę, z której weźmiemy 2 wierzchołki. Z tej strony bierzemy 2 wierzchołki, a z tej drugiej strony bierzemy 1 wierzchołek. I mamy n sześcian minus n kwadrat, zdaje się, po przeliczeniach. No dobra, jaka jest gęstość w takim razie wisienek w tym naszym grafie? No to jest to, co na górze, n sześcian minus n kwadrat dzielone przez nasze ulubione n po 3. A nie, przepraszam, 2n po 3, bo to jest graf 2n wierzchołkowy. No dobra, no to tutaj mamy tak n kwadrat razy n minus 1, tutaj mamy 2n razy 2n minus 1 razy 2n minus 2, czyli razy 2 razy n minus 1, to dzielone na 6, no to coś tam się zeżre, n minus 1, n minus 1, tutaj 1 dwójka z 6 i zobaczcie, to co wyjdzie, to będzie 3n przez 4n minus 2. Czyli pisząc troszeczkę tendencyjniej, tak sobie rozszerzając licznik mianownik przez przemnożenie przez jedną n, to mamy 3 przez 4 minus 2 nt. Rozszerzam o jedną n. No i widać, że jak n teraz jest turbo duże, 1000 milion i tak dalej, no to minus 2 nt jest zaniedbywalne. To jakby staje się zerem. Tak, nie ma tego. A ten ułamek, on dąży do 3/4. Jak n jest coraz większy. No i okazuje się, że 3/4 to jest właśnie największa graniczna gęstość wisienki w grafie, jaką można osiągnąć. Na razie to zapostulowałem tylko, no ale w powietrzu wisi pytanie, no dobra, no ale skąd my to wiemy? Tak? Skąd wiemy, że nie istnieje lepszy przykład niż ten? No i właśnie. No jak to jest w tym całym problemie indukowalności? No jak znajdziemy dobrą, sprytną konstrukcję, która nam generuje dużo naszych ulubionych grafów, tak, dużo wisienek,
No to ta konstrukcja świadczy o tym, ponieważ możemy ją robić dla dowolnie dużych wartości n-a, że ta indukowalność no, będzie co najmniej tak dobra, jak wynikająca z tej konstrukcji. Tak? Jesteśmy w stanie zrobić co najmniej 2/3, a nawet jesteśmy w stanie lepiej zrobić co najmniej 3/4. No to wiemy, ile co najmniej ta indukowalność będzie równa za sprawą jakichś właśnie sprytnych konstrukcji maksymalizujących liczbę naszych ulubionych graf indukowanych. Ale jak ograniczyć tę liczbę z góry? Jak powiedzieć, że nigdy więcej niż 3/4 to się nie wyciśnie, choćbyście nie wiem, jak się starali budować jakiś super skomplikowany graf. No i to jest problem. Tak, tutaj, żeby znaleźć jakieś takie ograniczenie ogólne, zobaczcie, co trzeba zrobić, to trzeba przeprowadzić jakieś ogólne rozumowanie, które obejmuje sobą wszystkie możliwe grafy świata. Tak? I powie, że jaki graf to nie będzie, to zawsze tych wisienek będzie mniej niż ileś. No to te ostatnie niecałe 10 minut, które mamy, chciałbym poświęcić na to, żeby pokazać wam, jak można akurat w przypadku wisienki takie rozumowanie prowadzące do tego, że wszystko jedno, jak wygląda graf na świecie, to tych wisienek nie będzie za dużo przeprowadzić. No i żeby je przeprowadzić, potrzebuję troszkę oznaczeń z klasycznej teorii grafów. Przypomnę albo wprowadzę, że stopień wierzchołka w grafie, oznaczenie, to jest liczba krawędzi incydentnych z tym wierzchołkiem. Tak, czyli w naszych grafach, jak widzicie, nie ma podwójnych krawędzi, ani pętelek, ani żadnych takich dziwnych rzeczy. To jest po prostu liczba sąsiadów. To, z czym być może się nie spotkaliście, dla primo to będzie dla nas antystopień wierzchołka, tak? Czyli liczba incydentnych niekrawędzi, tak? Liczba tych brakujących krawędzi, tak? Brakujących krawędzi. Krawędzi 3V. Jak mamy jakiś wierzchołek V, on ma swoich sąsiadów, to dobry, tutaj to, ilu ich jest, to jest stopień, no i cała reszta świata to są jakieś wierzchołki niepołączone z V, no i liczba tych niepołączeń, tych antypołączeń, no to będzie ten nasz właśnie antystopień. Tak, i to, co widać z tych definicji, jak nasz graf ma n wierzchołków, powiedzmy, no to, że stopień plus antystopień dowolnego wierzchołka jest równy, no oprócz niego na świecie jest n minus 1. No i to nam wystarczy, te dwa pojęcia, stopień i antystopień. Jeszcze pewien trik związany ze stopniem. To moi drodzy, dowód, że wisienek nie może być za dużo. Weźmy dowolny G, n wierzchołkowy, liczba wierzchołków G będzie n, no i policzmy, ile razy w tym grafie G zachodzi taka sytuacja. Już ją rysuję. Uwaga, co to za sytuacja? Sytuacja, w której mamy jakiś wierzchołek czerwony oraz jego sąsiada, tak, tego zielonego, i nie sąsiada pomarańczowego. Tak, tutaj jest nie krawędź. Na ile sposobów możemy taką trójkę wierzchołków znaleźć? To z jednej strony, zobaczcie, tak naprawdę, no to co? Jak ustalimy sobie, co to za czerwony wierzchołek, powiedzmy, że to jest V, tak, czyli powiedzmy, zaraz tutaj coś się pojawi, tak jak sobie ustalimy, że ten wierzchołek to jest dokładnie V, no to co? No to tego zielonego można wybrać na stopień od V sposobów, prawda? No bo tylu jest sąsiadów do wyboru, a tego pomarańczowego można wybrać na antystopień od V. Tak więc to jest po prostu dla wierzchołka V, jakiegoś konkretnego wierzchołka V w naszym grafie, to jest ni mniej, ni więcej, tylko D od V razy D' od V.
stopień razy antystopień. Tyle jest tych wyborów. Sąsiada i nie sąsiada. Sytuacji w naszym grafie, które wyglądają w taki sposób. Jest wierzchołek V, jego sąsiad i antysąsiad. Tak? No a my chcemy znaleźć wszystkie takie sytuacje. Wszystkie. Tak? W naszym grafie. No to potrzebujemy po prostu zsumować te liczby po wszystkich wierzchołków V z naszego grafu. Tak, i te sytuacje też potrzebujemy zsumować. Bierzemy sumę liczb takiej postaci. No, z drugiej strony, czyli to jest w terminach stopnia i antystopnia oraz przechodzenia po wszystkich wierzchołków w grafie, można taką liczbę wyrazić w ten sposób, jako sumę takich iloczynów. No, z drugiej strony, moi drodzy, zobaczcie, no, w jakich trójkach wierzchołków w ogóle takie sytuacje się pojawiają. Tak? Mamy trójkę wierzchołków tworzącą trójkąt, to czegoś takiego nie ma. Jak mamy trójkę wierzchołków tworzącą antytrójkąt, no to też czegoś takiego nie ma na tej trójce wierzchołków. Nie? Ale za to, jak mamy trójkę wierzchołków tworzącą wisienkę, to znaczy taka sytuacja pod tytułem krawędź i antykrawędź o wspólnym końcu, no występuje dwa razy, tutaj i tutaj. Analogicznie, jak mamy antywisienkę, czyli jedyny pozostały graf czterowierzchołkowy, jaki może nam się objawić na trzech wierzchołkach, no to też takie sytuacje sąsiad, nie sąsiad pojawia się w takiej antywisience dwie. Przy tym i przy tym wierzchołku. To jak troszkę sobie o tym pomyśleć, no to dokładnie oznacza tyle, że liczba takich sytuacji, no to jest w naszym grafie dwa razy liczba wszystkich wisienek, na to już mamy oznaczenie, plus dwa razy liczba wszystkich antywisienek w grafie. No bo w każdej wisience taka sytuacja sąsiad, nie sąsiad pojawia się dwa razy, a w każdej antywisience też. Taka w trójkącie i w antytrójkącie zero. No to jeszcze jednej rzeczy potrzebuję, to jest takie najmniej sprytne z tego wszystkiego. Właśnie może się zdarzyć, że w naszym grafie w ogóle takich antywisienek nie będzie. Także ta liczba antywisienek to jest zero. No to taką sumę możemy oszacować po prostu z dołu przez dwa razy liczbę wisienek w naszym grafie. Tak? No bo to jest co najmniej zero. Czyli zobaczcie, co z tego wynika. Z tego wynika, że liczba wisienek w naszym grafie, który przypominam był dowolny, wszystko jedno jaki, byle był n wierzchołkowy, jest mniejsza równa od jednej drugiej, tak, po podzieleniu przez tę dwójkę, takiej sumy po wszystkich wierzchołkach naszego grafu stopień razy antystopień. No i teraz jest taki ogólny matematyczny trik. Tak, zobaczcie, my wiemy, że dwie liczby mają sumę n minus 1 i chcemy coś powiedzieć o ich iloczynie. Tak, no to prawdą jest, jako ćwiczenie można sobie spróbować udowodnić albo wygooglować pod hasłem nierówność między średnią arytmetyczną i geometryczną, że jak dwie liczby mają ustaloną sumę, w tym wypadku n minus 1, to ich iloczyn będzie największy możliwy, jak te składniki będą równe. To, co chcę powiedzieć, to że taki iloczyn dv razy d' od v, on będzie na pewno mniejszy równy niż n minus 1 przez 2 razy n minus 1 przez 2. Taki iloczyn będzie największy, jak oba te składniki będą połówką tej wartości. Czyli w terminach całej sumy, tak, każdy składnik można oszacować z góry przez n minus 1 przez 2 do kwadratu. No i teraz uwaga, ile mamy tych składników? Tyle, co wierzchołków grafu, czyli n. Tak, czyli to jest, moi drodzy, nic innego jak n razy n minus 1 do kwadratu przez 8. N minus 1 do kwadratu przez 8, wzięte n razy. Co tu jest napisane? Znaczy, że liczba wisienek w grafie G jest ograniczona z góry przez taki napis. No to teraz no nie ma innego wyjścia, że chcielibyśmy zobaczyć, co z tego wynika, tak? No a z tego wynika
coś na temat gęstości, tak? Gęstość wisienek w tym naszym grafie no jest mniejsza równa od tej liczby wisienek, tak, maksymalnej, która może być po n po 3, czyli napiszę już n razy n minus 1 razy n minus 2 przez 6, tak? To jest liczba wszystkich trójek. No i jak to się wszystko nam ładnie poskrasa, to zobaczcie, że to jest 3 czwarte razy n minus 1 przez n minus 2. Więc to jest liczba troszeczkę większa od 3 czwartych. Większa czy mniejsza? Powinna być... No większa, tak. Większe przez mniejsze dzielę. Troszeczkę większa od 3 czwartych, ale jak n się staje duże, tak, do nieskończoności leci, no to, to tutaj tak naprawdę mamy jedynkę. Tak, to jest, nie wiem, milion minus jeden przez milion. To jest de facto jedynka. No to co? Ha, no to dla dużych grafów ta gęstość będzie maksymalnie równa 3 czwarte. Czyli indukowalność wisienki będzie na pewno mniejsza równa od 3 czwartych. Tak? Ponadto 3 czwarte dla dużych grafów się nie przekroczy, nie przeskoczy. No tutaj już się działo troszkę matematyki. Polecam bardzo przejrzenie się temu argumentowi przez zliczanie na spokojnie jeszcze raz. No i na zakończenie tego wszystkiego, tak, to jest jakby koniec problemu. Wiemy, że wisienka ma 3 czwarte. Chciałbym no, jakby powiedzieć wam całą prawdę o tym wszystkim, tak? Znaczy, to zawsze była dla nas wisienka przez te 45 minut, ale to zamiast wisienki możemy wziąć dowolny graf. Tak, dowolny graf H. No i te pojęcia liczby kopii H w G, liczby kopii H w grafie n-wierzchołkowym, największej możliwej, tak? Gęstości tego naszego grafu H w jakimś grafie, maksymalnej gęstości w grafie n-wierzchołkowym i wreszcie tej maksymalnej granicznej gęstości grafu H w jakimś dużym grafie, czyli indukowalności, one się prawie że identycznie definiują i przenoszą. Tak? Możemy powiedzieć, możemy zdefiniować te liczby dla dowolnego grafu H. No i zastanawiać się, ile te indukowalności są równe. Tak. No to powiem jeszcze może tylko tyle, że jak mamy graf bez krawędzi, klikę, i chcemy w jakimś dużym grafie zobaczyć jak najwięcej jego kopii, to co? To wystarczy wziąć bardzo duży graf, w którym nie ma żadnych krawędzi i na 100% zobaczymy coś, co nie będzie miało krawędzi. Mamy 100% szans, że zobaczymy antytrójkąt, jak popatrzymy na antymiliard wierzchołkową klikę, tak? 100%. No i analogicznie, jak wszystko jest ze sobą nawzajem połączone, no to jest 100% szans, żeby zobaczyć krawędź w grafie, w którym wszystko jest parami połączone. W dużych klikach, tak? No trójkąt tak samo, tak? Jak weźmiemy sobie duży graf, w którym wszystko ze wszystkim jest połączone i wyjmiemy z niego 3 wierzchołki, to szansa na to, że one będą nawzajem połączone, to jest 100%. Tak ogólnie w klikach i antyklikach, dla klik i antyklik indukowalność to jest 1. No i właśnie. I w oparciu o to, co zobaczyliśmy do tej pory, co można i myślę, że warto sobie przemyśleć, to są następujące rzeczy. Pierwsza sprawa jest taka, zastanówcie się, jaka jest indukowalność antywisienki, znaczy grafu, w którym jest jedna krawędź i dwie niekrawędzie na 3 wierzchołkach. Druga rzecz, no właśnie, powiedziałem, że można to udowodnić, ale naprawdę można to udowodnić, więc można spróbować udowodnić, że taka indukowalność wisienki, ona nie rośnie wraz ze wzrostem n-a. Kolejna rzecz jest taka, no, pokazałem wam szybciutko przed chwilą, że jak graf jest kliką albo antykliką, to ma indukowalność równą 1. Tak? Czyli jesteśmy w stanie znaleźć taką gigantyczną strukturę, w którym każdy zbiór wierzchołków tego samego rozmiaru, co nasz graf, to będzie dokładnie nasz graf. To będzie dokładnie klika albo antyklika. Pytanie, czy istnieją takie magiczne grafy inne niż kliki i antykliki, dla których ta indukowana gęstość graniczna też jest równa 1.
No i ostatnia rzecz z takich regularnych, do których bardzo gorąco zachęcam wszystkich, a nie tylko najbardziej ambitnych, to jest taka nierówność, która mówi, że każdy graf będzie miał jakąś swoją fajną, graniczną, dużą strukturę, w której tego grafu będzie dużo. Co to znaczy? Znaczy nie ma takich grafów, których na pewno nie zobaczymy w jakichś dużych grafach. Dla każdego grafu można znaleźć taką konstrukcję, której gęstość tego grafu jest co najmniej tyle. No i właśnie, co to za konstrukcja, jak ją znaleźć, jak udowodnić, że tego grafu będzie co najmniej tyle, tak, gdzie to K to jest liczba wierzchowa. Okay. Takie ćwiczonka proponuję. No i jeszcze dla najbardziej ambitnych mamy ćwiczonka pod kreską, znaczy indukowalność, okazuje się, że to ogólne oszacowanie da się nieco poprawić, troszeczkę zmniejszając mianownik, tylko trzeba zrobić troszeczkę inną strukturę, taką troszeczkę inną ogólną konstrukcję. Da się wyznaczyć indukowalność grafu czterowierzchołkowego cyklu podobnymi metodami, jak pokazane tutaj, także zachęcam, albo w ogóle poszukać przykładów i spróbować się przekonać, ile to powinno być. To i jak ktoś chce, to można zastanowić się też nad takim grafem, taką jakby wisienką na czterech wierzchołkach. Jeśli komuś coś wyjdzie, to proszę się pilnie skontaktować ze mną, bo to będzie nie lada coś. No dobrze, już troszkę i tak przedłużyłem, więc po resztę komentarza zapraszam do drugiego filmu z dokładniejszym mówieniem, a za tę prawie godzinkę z indukowalnością bardzo dziękuję i mam nadzieję, że choć trochę pokazało wam to, jak ta praca na grafach ekstremalnych może wyglądać, no i że zapamiętacie, że wisienek maksymalnie granicznie będzie co najwyżej 3/4. Dzięki i do zobaczenia.